No siema, Damian z tej strony i opowiem wam historię. Rok 1969. Trzech wybitnych sowieckich naukowców spotyka się, by stworzyć teorię trzech głównych płaszczyzn anatomicznych. To właśnie od ich nazwisk powstały nazwy każdej z tej płaszczyzny, także profesor Strzałkow, profesor Czołow oraz docent Poprzeczny spotkali się i opisali jedną z najważniejszych teorii, która potem miała spory wpływ nie tylko na trening siłowy, ale również na ogólnie medycynę. Jest też stosowana w radiologii, płaszczyzna czołowa, strzałkowa i płaszczyzna poprzeczna jest oczywiście brana pod uwagę, jeżeli robimy jakiekolwiek prześwietlenia czy tam inne badania związane z budową ludzkiego ciała, aparatu ruchu i tak dalej. Oczywiście sowiecka myśl sportowa od wielu, wielu lat uważana jest za najpotężniejszą. Kiedyś wzorowano się na Sowietach, jeśli chodzi o treningi. To ich plany treningowe dawały tak wspaniałe efekty przeróżnym atletom. Ich plany, bądź też ruski koks, to też może mieć dużo wpływu. No w każdym razie, tutaj taki mały disclaimer, jeśli chodzi o płaszczyznę poprzeczną, no to nazwa została przez zachodnich tłumaczy przetłumaczona źle, no bo powinna się to nazywać płaszczyzna poprzecznego od nazwiska tego docenta, który był jednak dosyć mocno kontrowersyjną postacią i wiele osób uważa, że cały jego dorobek naukowy bardziej opiera się na działaniach związanych z wsparciem partii komunistycznej niż faktyczną ciężką pracą naukową. Także też niektórzy w ogóle negują jego wkład w tą teorię i nazywają płaszczyznę poprzeczną płaszczyzną horyzontalną. To oczywiście był taki suchar, aż mi się pizza chciało, przepraszam bardzo. Także pierwszy temat dzisiejszego podcastu chciałbym dedykować głównym płaszczyznom związanym właśnie z budową ludzkiego ciała z dwóch powodów. Po pierwsze, bo wymyśliłem sobie pseudośmieszną historyjkę na ten temat, a po drugie, chciałbym, żeby najpierw poruszyć taki bardziej merytoryczny temat tego odcinka. Także zaczynamy. Mamy trzy główne płaszczyzny, w których no mniej więcej poruszają się nasze kończyny, całe ciało. Mamy płaszczyznę strzałkową, która dzieli nasze ciało na pół, jak każda inna płaszczyzna, i po prostu dzieli ciało na lewą i prawą stronę. Także wyobraźcie to sobie. Jakbyście kartką papieru A4 przecięli takiego niewielkiego ludzika na pół. Z jednej strony macie lewą stronę, a z drugiej strony macie prawą stronę. I teraz tor ruchu przeróżnych ćwiczeń odbywa się w tej właśnie płaszczyźnie. I tutaj przykład. Wyciskanie leżąc. No, sztanga idzie przed nas, prawda? Porusza się przed nami. Nadgarstek idzie do przodu, więc to jest płaszczyzna strzałkowa. Przysiad ze sztangą, również płaszczyzna strzałkowa, ponieważ kolana wychodzą do przodu, prawda, pochylamy się do przodu i te wszystkie dźwignie poruszają się według osi znajdującej się na płaszczyźnie strzałkowej. Oczywiście to jest duże uproszczenie, bo mamy też do czynienia z różnymi
jakby to powiedzieć, czynnikami, które mogą sprawić, że na przykład bardziej schodzimy na jedną nogę, więc już przesuwamy się również w płaszczyźnie czołowej, prawda? No ale prawidłowo wykonany przysiad powinien nie schodzić na boki, tylko te siły, które działają, to bardziej w płaszczyźnie strzałkowej. Podobnie jest w martwym ciągu również. Dźwignie są tak rozłożone, że działamy w płaszczyźnie strzałkowej. Pochylamy głowę do przodu, kolana idą trochę bardziej do przodu, dupa idzie trochę bardziej do tyłu. Wiadomo, płaszczyzna strzałkowa. Wyciskanie żołnierskie w momencie, kiedy łokcie idą do przodu, również jest wykonywane w płaszczyźnie strzałkowej, ale z racji tego, że bark pracuje tak bardziej w bok, no to też bierzemy pod uwagę tutaj płaszczyznę czołową. Jeżeli ktoś jest specem od biomechaniki i chce mnie teraz zjebać w komentarzach, to bardzo proszę. No po prostu mi się wydaje, że to nie jest wszystko takie czarno-białe. Zresztą to są główne płaszczyzny i jest to taki trochę umowny twór, który nam ułatwia kategoryzację przeróżnych ćwiczeń. Także mamy też wyciskanie hantlami, leżąc, płaszczyzna strzałkowa, jakieś na przykład swingi z ketlem, to samo. Wszelkie wariacje martwego ciągu czy przysiadu, to samo. Wykroki, zakroki, bułgary, też to samo. Jeśli chodzi o planka, też płaszczyzna strzałkowa, ponieważ to jest ćwiczenie, ma nam wypracować przeprost, tak. No, nie pozwalamy, żeby miednica zeszła za nisko, nie pozwalamy na to, żeby się przeprostować w biodrach. Brzuszki nawet, też przecież jest to płaszczyzna strzałkowa. Tak naprawdę, nawet uginanie ramion, czy Francuzy, czy na przykład Francuzy leżąc, też jest wszystko płaszczyzną strzałkową. Francuzy stojąc, spójrzcie, w jaki sposób się porusza sztanga, po jakiej płaszczyźnie. Uginanie młotkowe i tak dalej, i tak dalej. Wszystko płaszczyzna strzałkowa. Zauważcie, ile jest tych ćwiczeń, które normalnie w planach treningowych występują i są związane z samą płaszczyzną strzałkową. Cały trójbój, tak naprawdę prawidłowo wykonane ćwiczenia w trójboju siłowym, to jest wszystko płaszczyzna strzałkowa. Teraz przejdźmy do płaszczyzny czołowej. Czyli znowu bierzemy kartkę papieru A4, bierzemy sobie ludzika i przecinamy go w pół, ale tak, żeby była część przednia ciała i część tylnia. A, jeszcze jedna rzecz. W płaszczyźnie strzałkowej przecież też pracujemy robiąc wiosła. To też jest ważne. No ale dobra. Wracając do tej płaszczyzny czołowej, to tak naprawdę w takim standardowym treningu, wśród najbardziej znanych ćwiczeń, które występują, które angażują właśnie mięśnie w tej płaszczyźnie, to wydaje mi się, że głównie wchodzą w grę barki, ponieważ robimy często wznosy bokiem, też wyciskania hantlami, tak trzymając łokcie z boku ciała, też płaszczyzna czołowa, ale dużo ćwiczeń w płaszczyźnie czołowej jest właściwie nieobecnych w naszym treningu, tak? Jeśli chodzi o dół ciała, no to w takich standardowych planach oldschoolowych, w jakichś splitach, no mało kto się spotkał na przykład z wykrokami bocznymi, czy na przykład Kozak Squats, czy na przykład z takim ćwiczeniem na te slajdery, czy na przykład z ćwiczeniem na wyciągu, kiedy zakładamy sobie uchwyt wyciągu na stopę. No wiadomo, nie będzie to standardowy uchwyt, tylko taka bardziej taśma i robimy sobie wymach nogi w bok. Tak. To jest płaszczyzna czołowa. Można też uznać, że plank bokiem też jest płaszczyzną czołową. Też pracuje właśnie nasze ciało w płaszczyźnie czołowej, ale
Mamy tutaj też element antyrotacji, ale o tym później. Co jeszcze może być? Jak robimy skosy przykładowo, bez skrętu ciała, tylko załóżmy, trzymając w ręku jakiś ciężar i zginając tułów w bok, działamy w płaszczyźnie czołowej, bo wyginamy się w bok i ten ciężar przesuwa się do góry i na dół, tak jak każdy ciężar, ale dźwignie działają w ten sposób, że ramiona idą w bok, biodro lekko wychyla się w bok, więc to jest płaszczyzna czołowa. I tutaj też wchodzi również element antyrotacji, no bo wiadomo, przy takim ćwiczeniu możemy polecieć trochę do przodu, trochę do tyłu, ale o antyrotacji też później. No i mamy płaszczyznę poprzeczną, czyli płaszczyznę horyzontalną. I jest to płaszczyzna, która, no, biorąc znowu tą kartkę papieru, przecinamy sobie ludzika na pół i mamy część górną oraz część dolną. I teraz w zależności, które stawy pracują, no to ona może być niżej bądź wyżej. I teraz na przykład robiąc sobie ćwiczenia na maszynie tak zwanej ginekolog, kolanami poruszamy w płaszczyźnie horyzontalnej. Rozpiętki są dobrym przykładem, ponieważ poruszamy rękami po tej właśnie płaszczyźnie horyzontalnej, rozciągając klatkę piersiową i ją spinając. Owszem, kość ramienna pracuje podobnie jak w wyciskaniu, no ale rozpiętki robimy raczej takie klasyczne oczywiście. Przy kącie 90 stopni do samego ciała, no i dźwignie działają w ten sposób, że poruszamy kończynami w płaszczyźnie poprzecznej. I to są tak naprawdę ten ginekolog oraz rozpiętki, to są dwie rzeczy, które wykonujemy w tej płaszczyźnie i one są takie oczywiste w planach treningowych, nie? No okej, można jeszcze wznosy w opadzie tułowia do tego dorzucić, no bo robimy, prawda, na tylniej akton, nie? No ale tutaj można dorzucić dużo, dużo więcej ćwiczeń w tej płaszczyźnie, które na przykład mogą nam pomóc w rozwoju mięśni brzucha, ogólnie core i w antyrotacji, jak na przykład łód choppery. I teraz, wiadomo, to jest prosty przykład, no bo robiąc łód choppera skręcamy tułów, skręcamy całe swoje ciało w tej płaszczyźnie horyzontalnej i ciągniemy ciężar, czy to jest na przykład jakaś guma, czy to jest wyciąg, ciągniemy go w bok. Poza wood chopperami jest jeszcze takie ćwiczenie jak Palow Press. I tutaj jest pułapka, bo ktoś może sobie pomyśleć, ok, wysuwamy ręce do przodu i cofamy je do klatki piersiowej. I to niby wygląda na ćwiczenie w płaszczyźnie strzałkowej, ale siła, która działa na nas, na nasze ciało, próbuje skręcić nas w stronę wyciągu albo w stronę gumy, jeżeli wykonujemy to ćwiczenie akurat na gumie. Więc jest to ćwiczenie jak najbardziej w płaszczyźnie horyzontalnej, ponieważ jeżeli ciężar jest za duży, skręcimy się w bok, a przeciwdziałamy tej sile, która nas ciągnie w bok i zmusza do skrętu tułowia. Bardzo fajne ćwiczenie, fajny wstęp na przykład do wood choppera, jeżeli ktoś sobie z tym nie radzi albo robi to w jakiś koślawy sposób. Wood choppery również można wykonywać z ciężarem, tylko że wiadomo, ciężar nas ciągnie w dół, jeżeli to jest jakiś hantel, jakiś kettlebell czy zgrzewka wody. Więc warto to ćwiczenie wykonywać po ukosie. Akurat Sebak w jednym ze swoich filmów fajnie to pokazał. Taka fajna rotacja ze skrzewką wody po ukosie z dołu do góry. I tutaj już jest zupełnie inna płaszczyzna, taka jakbyśmy tą kartkę wsadzili sobie na ukos ludzika. No ale to już nie jest
to już nie jest jedna z tych takich podstawowych płaszczyzn anatomicznych. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w większości planów dominują ćwiczenia w płaszczyźnie strzałkowej. Tak jak już mówiłem, cały trójbój siłowy praktycznie się na tym opiera. Ale w momencie, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę pozostałych płaszczyzn, czy tam pozostałych trajektorii, w których możemy pracować, to może dojść do takiej sytuacji, że te ruchy czy mięśnie, które biorą udział w tym zadaniu, są upośledzone. Też nie warto brać do serca sobie ćwiczeń pod kątem partii mięśniowych, bo owszem, jeżeli ktoś się skupia na samej sylwetce, no to będzie chciał zaangażować dany mięsień do pracy, no ale mięśnie są połączone są powięziami, współpracują ze sobą często nie tylko ze względu na pełnioną funkcję czy tą powięź, ale też jakieś tam czynniki neurologiczne, więc warto mieć z tyłu głowy zawsze jakieś funkcje, które te mięśnie wykonują, prawda? Ćwiczymy dany ruch, dzięki temu rozwijamy mięśnie, a nie, że izolujemy jeden mięsień i go katujemy, bo tak naprawdę w większości wypadków mięśni nie da się idealnie wyizolować. I teraz co się dzieje w momencie, kiedy zaniedbujemy pracę w płaszczyźnie czołowej, na przykład w przypadku dołu ciała czy ogólnej stabilizacji, i wykonujemy ciężkie przysiady. W pewnym momencie może się okazać, że któraś z naszych stron jest trochę silniejsza, bądź też, patrząc okiem pesymisty, druga jest za słaba, no to zaczyna nas znosić trochę na jedną nogę, nie? Czasami tak bywa. Jeżeli na przykład mobilność biodra w jednej nodze jest lepsza, a w drugiej gorsza. Przy przysiadzie może się tak dziać, przy martwym ciągu może się tak dziać, że nas znosi na jedną stronę, chociaż częściej w martwym ciągu nas po prostu rotuje, chociażby ze względu na to, że wielokrotnie się zdarza, że łapiemy tą sztangę przechwytem. No ale właśnie tutaj znowu ćwiczenia, które mają na celu antyrotację tułowia, mogą nam pomóc, mogą nam pomóc w nierotowaniu tym tułowiem przy martwym ciągu. No, każda taka rzecz, każda taka dysproporcja, która nam utrudnia ćwiczenie, po prostu limituje progres i może prowadzić również do kontuzji. Nagle się okaże, że prawe kolano, na które nas znosi w przysiadzie, się uszkodzi i co wtedy? No będzie lipa i to totalna. Dlatego dobry plan treningowy powinien uwzględniać pracę na wszystkich płaszczyznach, tych przynajmniej głównych. Ja wiem, że to jest taki trochę sztuczny twór, no bo człowiek nie jest robotem, nie jest zbudowany na zawiasach. Te mięśnie są bardzo specyficzne, bardzo złożone, ale tak w ułatwieniu, w uproszczeniu, na pewno więcej wyciągniecie z treningu, który jest ułożony tak, by uwzględnić ćwiczenia wielopłaszczyznowo, niż z takiego, który jest skupiony tylko i wyłącznie na płaszczyźnie strzałkowej i wszystko inne nie jest ważne. Co jeszcze jest istotne w tych płaszczyznach? To nie tylko dobór ćwiczeń. Bo owszem, ktoś sobie może pomyśleć, okej, ten i ten powiedział, że pracujemy wielopłaszczyznowo, no to ja sobie wrzucę takie i takie ćwiczenia. No ale na przykład wykroki boczne to jest dosyć upierdliwe ćwiczenie, zwłaszcza na początku, kiedy nie umiemy go robić, więc załóżmy wrzucimy sobie tylko 3 serie robocze na jakimś tam ciężarze pod niewielkie RPI i sobie myślimy, że okej, spoko, to już wrzuciłem, to mam pracę w płaszczyźnie czołowej na dół ciała i nie muszę się bać. No ale
to też musi mieć odpowiednie parametry. Musi mieć odpowiednią objętość, żeby móc progresować. Musi mieć odpowiednią intensywność. Musimy się tego, z tego też zregenerować i cały czas dokładać troszeczkę ciężaru albo jakichś powtórzeń, żeby iść do przodu i rozwijać to ćwiczenie. Bo ono też jest ważne. Zwłaszcza, że często bywa tak, no, że mamy w tym planie jedno albo dwa ćwiczenia na płaszczyznę czołową, a duża większość jest na płaszczyznę, jest w płaszczyźnie wykonywana, w płaszczyźnie strzałkowej, no to tym bardziej warto przemyśleć to, żeby w planie znalazły się ćwiczenia wykonywane w płaszczyźnie czołowej, które faktycznie są robione tak samo sumiennie jak te główne ćwiczenia, w cudzysłowie, bo w momencie, jeżeli coś nas limituje, to tak zwane główne ćwiczenie przestaje być główne i ważniejsze jest to, które ma naprawić nam problem, no to warto jest też ustawić wszelkie parametry tak, żeby w tych ćwiczeniach również progresować, również się rozwijać i być coraz silniejszym. Jeżeli dokładamy w wood chopperze, no to nie ma bata, będziemy mieli silniejsze skosy i ogólnie rotacja oraz antyrotacja będzie wzmocniona. Jeśli chodzi o tą część związaną z płaszczyznami, to myślę, że to tyle. Jak sobie coś przypomnę, to jeszcze dopowiem. A teraz zajmijmy się częścią taką troszeczkę bardziej filozoficzną. Jeżeli komuś nie pasuje, to już możecie wyłączyć ten materiał. Ale napisałem w tytule idealny plan treningowy. Jaki jest idealny plan treningowy? Ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma takiego planu. Może inaczej, może no faktycznie nie ma, może nie idealny, ale dobry plan treningowy. Jaki to jest dobry plan treningowy? Jest mnóstwo artykułów i filmów na temat tego, jaki trening przynosi najlepsze efekty. Ale w jaki sposób możemy to ocenić? Tak naprawdę, moim zdaniem, trening jest wtedy dobry, kiedy przynosi efekty. I to jest właśnie istotne. Po efektach oceniamy dany trening. Oczywiście, jeżeli przyłożyliśmy się do niego, jeżeli zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten trening był zrealizowany w 100%. Bo jeżeli ktoś podchodzi do danego treningu, że ktoś mu rozpisał jakiś taki niepozorny, prosty trening, albo jakiś taki trening opierający się na wielu mniejszych, bardzo upierdliwych, ciężkich dla niego ćwiczeniach, które mu się nie podobają i zrealizował go tak na pół gwizdka, bo mu się to po prostu nie podoba, no to nie jest w stanie go tak naprawdę ocenić, czy to na niego działa. Jeżeli coś na ciebie działa, daje efekty, w postaci czy tam przyrostu masy mięśniowej, czy w postaci wzrostu siły, oczywiście zakładając to, że regenerujemy się z tego wszystkiego, jemy odpowiednio i śpimy odpowiednio, nie? Bo to też jest ważne, no to wtedy tak naprawdę możemy ocenić, czy plan jest dobry. I mało jest istotne, czy to jest FBW, split, push-pull legs, czy coś jeszcze innego, czy jakieś hybrydy, czy jakiś trening autorski, czy jakiś trening chińskiego smoka wyciągniętego z dupy. Jeżeli działa, to znaczy, że jest dobry. Ale, żeby jeszcze skomplikować sprawę, bo wiadomo, lubimy sobie komplikować sprawę, to dany trening jest dobry w danym okresie czasu. Jeżeli coś na ciebie działa dzisiaj i przez na przykład rok nawet na jakimś genialnie rozpisanym treningu jesteś w stanie cały czas dokładać ciężaru, rozwijać się, budować masę mięśniową i tak dalej, to w końcu przyjdzie taki moment, że musisz ten plan zmienić, że musisz gdzieś do przodu coś albo zrobić krok do tyłu, żeby naprawić jakieś swoje problemy. I wtedy zupełnie inny sposób, zupełnie inne podejście również może na ciebie działać.
i również możesz zacząć robić w tym efekty. To też się tyczy poziomu twojego zaawansowania. W momencie, jeżeli jesteś początkujący i wchodzisz sobie na przykład na jakiś dobrze skomponowany plan 10 razy 10, robisz setki przysiadów, ciągów i tak dalej. Rozwijasz się, dokładasz, powtarzasz podstawowe ruchy w nieskończoność, no to ci przynosi świetne efekty. Ale jeżeli jesteś już taką osobą, która wzorce ruchu ma opanowane w jednym palcu, a musi się skupić na jakichś dodatkowych ćwiczeniach, które naprawiają jego problemy strukturalne, wzmacniają osłabione mięśnie, czy skupiają się na jakichś innych problemach, no to wtedy taki podstawowy plan, który zakłada podstawowe ruchy na milion powtórzeń, mu się nie sprawdzi, bo on to już wie, on to już potrafi. Musi iść dalej, musi coś zmienić. Podam przykład tutaj, już nie pamiętam jak on się nazywał, ale Wojtas mi kiedyś opowiadał o takim lifterze, który miał świetne wyniki. No ale przydarzyła mu się kontuzja, jakieś tam choroby kolan. Nie mógł za bardzo robić ciężkich siadów, ale jako bardzo doświadczony zawodnik te siady potrafił robić perfekcyjnie, wiadomo. Tyle, że w jego wypadku już katowanie ciężkich siadów przez cały rok mijało się z celem, ponieważ tylko pogłębiały mu się jego problemy zdrowotne. Więc musiał obejść ten problem i robił sobie siady bułgarskie. Wiadomo, na sztandze miał już dużo, dużo mniej kilogramów niż jakby robił low bary, ale on sobie w tych bułgarach regularnie, powolutku, delikatnie progresował i z roku na rok w zawodach startując dokładał te parę kilogramów do tego przysiadu. Wiadomo, w końcowej fazie cyklu treningowego robił już low bary, wiadomo, siadał normalnie, ale nie robił tego przez cały rok. Robił tylko przez tam krótki czas, prawda, jakiś tam tapering, pikowanie, wrzuca sobie te low bary do planu, porobi krótki czas, patrzy, okej, cyk, dołożył parę kilo, ale już nie katuje tych kolan tak bardzo, jakby to robił przez cały czas. Więc to jest taki bardzo fajny przykład, który mi dał dużo do myślenia, że na pewnym poziomie i z pewnymi problemami, no to już to, co było wcześniej i to, co działało, nie musi działać już teraz. Więc plan jest wtedy dobry, kiedy jest skuteczny. I nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak takie gadanie niektórych ludzi, bardzo wielu ludzi. Patrz, ja wyglądam, ja dźwigam, więc ja robię dobrze, tak? Więc musicie się na mnie wzorować. Nie. To, że to dla kogoś działa, nie znaczy, że dla kogoś innego nie będzie działać. Więc plan jest wtedy dobry, kiedy jest dobry dla ciebie. I nie ma idealnego planu dla każdego. Owszem, może być kilka metod, kilka planów, które zadziałają w danej chwili na ciebie dobrze, ale to też nie będzie trwało wiecznie. Więc po co w ogóle o tym mówię? Mówię to po to, żeby nie truć się aż tak bardzo poszukiwaniem idealnej metody treningowej, która już od samego początku do samego końca będzie ci dawać efekty i da przewagę nad innymi. Bo takiej metody po prostu nie ma. Każdy musi trenować tak, żeby to dla niego było efektowne, żeby przynosiło mu korzyści w miarę optymalnie. Musi stosować takie zmiany, które dadzą mu realny efekt. A jakie to już są zmiany, no to nikt ci tak po prostu z głowy nie powie. Bo o ile są metody, które działają na większość osób, to zawsze się może zdarzyć tak, że dla ciebie będzie lepsze coś innego. Także koniec mojego filozofowania. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach,
dajcie łapkę w górę, ewentualnie piszcie na mój mail udostępniony w opisie. To wszystko na razie, hej.